Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli, prowadzę bloga na rower.com, a w tym filmie pokażę Ci, jak wyczyścić hamulce szosowe. Do demontażu i wyczyszczenia hamulców szosowych będą Ci potrzebne klucz płaski 10, dwa imbusy 4-5, Torx T30, płaska 13, pędzelek, śrubokręt, szczoteczka do zębów, odtłuszczacz i odrobinka oleju. W pierwszej kolejności przy pomocy imbusa 5 odkręcimy linkę z hamulców. Następnie przy pomocy tego samego imbusa odkręcimy hamulec z ramy. Teraz musimy poluzować baryłkę, aby móc wyciągnąć linkę z hamulca. Jeżeli wyciągniemy hamulec, w pierwszej kolejności oczyśćmy hamulec przy pomocy szczoteczki albo pędzelka tak na sucho z całego syfu. Brud, który oparł się szczoteczce, na pewno podda się szmatce namoczonej w odtłuszczaczu bądź jakimś środku do czyszczenia. Musimy bardzo dokładnie wytrzeć hamulec, skoro go już rozebraliśmy, to chcemy go dobrze wyczyścić. Więc zaglądnijmy do środka. Będziemy potrzebowali płaskiej dziesiątki oraz imbusa czwórki, żeby rozkręcić hamulec. Róbmy to delikatnie, żeby niczego nie popsuć, zwłaszcza nakrętki. Ok, po zdjęciu nakrętki musimy jeszcze odkręcić tą śrubkę. Służy ona do regulacji rozwarcia hamulca. Dobra, gdy wykręcisz już do końca tą śrubkę, to pamiętaj, że masz na niej dwie podkładki oraz jedną plastikową tulejkę. Musisz sobie zapamiętać ich kolejność. Jest szansa, że w twoich hamulcach będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, ale jest też prawdopodobieństwo, że będzie dokładnie tak jak u mnie. Zobacz jeszcze, ile brudu i kurzu zgromadziło się w tej części. Tradycyjnie najpierw pędzelek, szczoteczka, a następnie będziemy się do tego dobierać szmatką z odtłuszczaczem. Pucujemy, czyścimy. Każdy zakamarek, jaki tylko wpadnie Ci do głowy i da się do niego sięgnąć. Teraz dogrzebiemy się jeszcze głębiej. Widzisz tą plastikową podkładkę? Zdejmij ją, a następnie przy pomocy palców lub możesz sobie pomóc śrubokrętem, podważ sprężynę i przegnij ją na drugą część tej metalowej blaszki, którą widzisz. Nie martw się, nie zrobisz nic w sprężynie. Teraz masz dostęp do kolejnego miejsca, które zebrało brud. Pucuj, pucuj. Szur, bur, szur. Dobra, zakładamy z powrotem sprężynę i plastik. Teraz czyścimy gwint śrubki. Wkrapiamy kropelkę oleju, dosłownie kropelkę. Teraz zakładamy tulejkę. Cieńszą podkładkę na śrubkę. Następnie śrubkę wkładamy do środka tulejki. Tutaj wkrapiamy dosłownie dwie krople oleju, zakładamy tą grubszą podkładkę, wkładamy śrubkę. Po pierwsze, nigdy nie nagrywaj lektora do filmów w sobotę, gdy robisz pranie. Po drugie, pamiętasz tą plastikową nakładkę na sprężynie? Jak będziesz to wkręcał, to pamiętaj, żeby nie spadła. Musisz na nią uważnie patrzeć. Teraz wkręć przy pomocy imbusa czwórki tą śrubeczkę. Następnie nakręć delikatnie tą nakrętkę kluczem 10. I skręć wszystko razem. Pamiętaj, aby nie użyć zbyt dużej siły, bo to właśnie dzięki tej śrubie oraz sprężynie hamulec odbija. Więc musisz być bardzo ostrożny. Teraz dokręcimy z powrotem tą śrubkę, która reguluje rozwarcie szczęk. Nakładamy taki plastikowy dzyndzelek, musimy o nim pamiętać. Nakładamy dwie podkładki, u mnie były założone dokładnie w ten sposób. To jeszcze nie koniec, bo zostało nam odkręcenie klocków, sprawdzenie ich stanu oraz wyczyszczenie ich okolic. Zdejmujemy, jak widzisz, są strasznie ufajdane, więc znowu nie będziemy się bawić już szczoteczką, tylko szmatka i odtłuszczacz. Sprawdź stan swoich okładzin i hamulców, zobacz, czy nie nadają się przypadkiem do wymiany. Jeżeli są ok i są wyczyszczone, zakręć je z powrotem. A teraz nałóż sprężynkę, nałóż baryłkę i zrób to tak, żeby ta sprężynka schowała się do baryłki. Teraz nakręć z powrotem hamulec do samego końca. Baryłka jest odpowiedzialna za jakieś końcowe regulacje napięcia hamulca. Dobrze, weź kołnierzyk, włóż go do ramy. Ja tutaj potrzebuję imbusa 5. Załóż hamulec i zakręć go. Zostało Ci jeszcze założyć linkę hamulcową i dokręcić ją, do tego jak zwykle imbus 5. Oraz wregulować hamulce, ale ten temat poruszyłem w innym filmie, więc serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz obejrzenia tego filmu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już za tydzień. Ale robotnicy, którzy robią przy bloku, stwierdzili, że dokopią się do Chin i najkrótsza droga będzie prowadziła przez mój blok. Pozwolić to po prostu przyłóż dętkę do ucha i poszukaj syczenia oraz delikatnego powiewu powietrza. A tym bardziej przebierać się w rowerowe ciuchy, bo to jest tylko sobie zrobisz krzywdę w szyję.